Cześć, egzamin ósmoklasisty już za nami i razem z naszym partnerem, siecią szkół TEP Edukacja, jesteśmy tutaj, aby sprawdzić, jak Wam poszło. TEP Liceum i TEP Technikum to szkoły na terenie całego kraju, gdzie możecie uczyć się na przykład programowania, fotografii, kosmetologii czy kryminalistyki. Do wyboru macie kilkanaście ciekawych profili klas, w których dobrze przygotujecie się do matury lub z dyplomem zawodowym będziecie mogli myśleć o studiach czy o podjęciu pracy. Pod opisem tego filmu umieściliśmy link, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły, a teraz chodźmy sprawdzić, jak Wam poszło. Jesteśmy tuż po egzaminie z języka polskiego. Pisałyście praktycznie do końca. Czy to dlatego, że było tak trudno? Było bardzo łatwe. No, było łatwe. Według mnie było łatwiejsze niż poprzednich lat. No, uważam, że nie było trudne. Zapytam może najpierw o tą część zamkniętą tym razem. Czy tam było coś, co szczególnie przykuło Waszą uwagę? Nie wiem, było dziwne, nie przygotowywałyście się do tego, czy raczej bez najmniejszych problemów? Raczej bez najmniejszych problemów. Też tak. Znaczy, jedno prawda, fałsz było takie dość podchwytliwe, ale raczej było proste. Możesz je przytoczyć? Pamiętasz, co to było za zadanie? Czy w tekście pobocznym było pokazane, jak byli ubrani bohaterowie? I tu akurat dam fałsz, chociaż tego zadania jestem pewna zbyt, tak na 100%. Ja również dałam tam fałsz, ale uważam, że do wszystkiego byłam przygotowana. Na tyle, żeby to napisać dobrze. Wiemy, że do wyboru było opowiadanie lub rozprawka. Większość kolegów waszych wybierała rozprawkę. Jak w waszym przypadku? Też rozprawka. Ja też rozprawka. U mnie tak samo. Rozprawka. Czyli mamy cztery rozprawki. Rozprawka o przyjacielu, o przyjaźni. Dlaczego wybrałyście rozprawkę i jak argumentowałyście pokrótce? Rozprawka była według mnie łatwiejsza niż opowiadanie. Do argumentacji wybrałam Kamienie na szaniec i Małego księcia, ponieważ no, tam są też przedstawione motywy przyjaźni i myślę, że dobrze napisałam. No, według mnie też rozprawka była łatwiejsza i też się odwołałam do Małego księcia i Kamieni na szaniec. U mnie było podobnie, ja się odwołałam do Kamieni na szaniec i do książki angielskiej autorki Alice Osman pod tytułem Heartstopper. Ja czułam się bardziej przygotowana do rozprawki i odwołałam się do tego samego co koleżanka. Okej. No to co, pozostaje mi zapytać, gdzie dalej? Jakie plany na dalszą edukację? No, liceum tutaj do nowego. Ja do liceum do starego. Stare liceum Biolpolank lub Human. Ja nowe liceum, a ewentualnie Staszic. Nie, było dosyć trudne. Co było? Opowiadaj. Była zemsta. A dokładnie jak ten temat brzmiał, ten długiej pracy? Pierwszy temat był to... czy przyjaciel jest ci potrzebny do życia? Coś takiego było. Mhm. A drugi był to temat opowiadanie, w którym trzeba było przedstawić siebie i spotkanie z jakimś bohaterem z lektury. Który temat wybrałeś? Ja wybrałem temat pierwszy. Dlaczego i czym argumentowałeś tą przyjaźń? No, zdawało mi się, że było to łatwiejsze, na pewno pierwszy temat. Nie lubię pisać za bardzo opowiadań, więc po prostu wybrałem ten pierwszy. Na jakieś lektury się powoływałeś? Powołałem się na Kamienie na szaniec i do zemsty. To jeszcze powiedz o tej części zamkniętej, co tam było, jakieś czytania ze zrozumieniem? Było czytanie ze zrozumieniem, ale więcej było ewidentnie pisania. Czy jesteś zadowolony z tego, jak tobie poszło? Myślę, że poszło w miarę dobrze. To jeszcze zdradź nam swoje plany na dalszą edukację. Myślę, że kieruję się do technikum ekonomicznego. Na jaki profil już wiesz? Technik informatyk. Pisaliście praktycznie do końca, to znaczy, że było takie trudne? Nie. Nie było trudne. Myślę, że sobie dobrze poradziliśmy. Nie było ciężkie. To powiedzcie mi, jakie były tematy do wyboru. Może ty. Tematy? Rozprawki? Czego? Tematy te długiej pracy pisemnej. A, to było opowiadanie i rozprawka. Ale jakie opowiadanie? Na jaki temat i jaka rozprawka? I co ty wybrałeś? Ja wybrałem rozprawkę na temat przyjaźni. Że łatwiej się pokonuje problemy z przyjacielem. Czym argumentowałeś? Małym księciem i kamieniami na szaniec. Okay. Jak wyglądała część zamknięta czytania ze zrozumieniem, co tam było? Był fragment zemsty. No i co? No, były tam zadania prawda, fałsz, prawda? Był jeszcze tekst. I drugi tekst był i też trzeba było odpowiedzieć na pytania.
od tego tekstu. No i to chyba było tych zamkniętych i otwartych. I jeszcze było zadania na przykład z gramatyką. Bo... Powiedz, co ty wybrałeś w tej drugiej części, bo tu wiemy, że kolega rozprawkę, ty też? Ja też wybrałem rozprawkę, powołałem się na mojego księcia i na kamień na szaniec. Dlaczego wybrałeś rozprawkę, a nie opowiadanie? No bo nie wiem, jak się pisze opowiadanie. Okej. Okay. Jakie plany na przyszłość edukacyjną? Chodzi o szkołę średnią? No to chciałbym pójść do nowego ogólniaka. No i tam bym chciał pójść. Profil wybrany? Uniwersytecki. Ja tak samo. Również, no uniwersytecki. Jak poszło? No powiem, bardzo dobrze poszło. Myślę, że będę miał około, no prawie 100% myślę, bo dla mnie to kabaret był. Powiem tyle. Bardzo optymistyczne założenia. Tak. Dlaczego i co wybrałeś w tej drugiej pracy? Bo wiemy, że była rozprawka i opowiadanie. Tak, rozprawkę wybrałem. Dlaczego? Wydawał mi się łatwiejszy temat, choć opowiadanie też bym napisał. Czym argumentowałeś w tej rozprawce? Powołałem się na kamienie na szaniec. Na kamienie na szaniec i małego księcia. Dobra, nie będę cię dłużej męczył. Gdzie dalej do szkoły planujesz? Do Nazaretu idę. Mógłbym do Batorego, ale nie. Nie było takie trudne, jak mi się wydawało. Ja uważam, że było w miarę trudne, bo temat rozprawki był taki niezbyt załatwiej, trzeba było trochę pomyśleć i trochę na rozprawce chyba, na tej dłuższej formie wypowiedzi nam dłużej zeszło. A ty jak oceniasz poziom trudności? Ja uważam, że nie był jakiś bardzo trudny ten egzamin. Okej, wiemy już, że do wyboru w drugiej formie pisemnej była rozprawka i opowiadanie. Co wybrałyście wy po kolei, znowu od lewej? No to ja rozprawkę. Dlaczego? Nie umiem pisać opowiadań zbytnio, robię tam za dużo błędów. Ja tak samo wybrałam rozprawkę, bo bardziej się przygotowywałam na nią. Ja rozprawkę dlatego, że uważam, że był łatwiejszy temat niż opowiadanie. Wiemy, że rozprawka była o przyjaźni. Czym argumentowałyście? Na jakie lektury się powoływałyście? Kamienie na szaniec i mały książę. Ja Quo Vadis i kamienie na szaniec. Ja mały książę i kamienie na szaniec. To jeszcze zapytam o to, czy może było jakieś specjalnie trudne, dziwne, zaskakujące pytanie w tej części zamkniętej? Coś, co by wam pierwsze przyszło na myśl? Chyba nie, były takie w miarę powtarzające się zadania. Zadania zamknięte były w miarę łatwe i nie sprawiły mi trudności. Mi tak samo. No to jeszcze standardowo, co dalej? Jakie plany na dalszą ścieżkę edukacyjną? No to nowe liceum, Biolchem. Ja jeszcze nie wiem, to się okaże, ale liceum. Ja tak samo nie wiem, ale liceum. W miarę dobrze, Tak 50% będzie jakoś. No, a czy wszystkie zadania były w miarę łatwe, ale rozprawka już była trochę cięższa? Wiemy, że do wyboru była rozprawka i opowiadanie. Tutaj większość do tej pory, z którymi rozmawiałem, wybierała sprawkę, jak wy? Rozprawkę też. Też wybrałem rozprawkę. No to dlaczego tą rozprawkę? Łatwiejsza. Ogólnie nie umiem opowiadań pisać, a rozprawka mi się wydaje, że łatwiejsza jest. No też nie umiem opowiadań właśnie pisać. Czym argumentowaliście, na jakie lektury się powoływaliście? Kamienie na szaniec i mały książę. Takie same. No to jeszcze pytanie o tą część zamkniętą, czytania ze zrozumieniem i inne pytania. Czy było tam coś szczególnie trudnego, co wam sprawiło problem? Nie, raczej nie, raczej nie. Może jedno zadanie, ale to takie... Jesteś w stanie przytoczyć? Bo trzeba tam coś opisać, jakiś tekst. Nie pamiętam już dokładnie. No to powiedzcie mi jeszcze, gdzie dalej? Staszic. Chyba liceum. Jak wam poszło? Myślę, że dobrze. Było całkiem proste, ale zaskoczył mnie temat rozprawki. Temat rozprawki? Ale wybrałeś rozprawkę, jak rozumiem, tak jak większość. Dlaczego rozprawkę? No, opowiadanie nie jest dla mnie. Myślę, że odwołałem się w miarę nieźle, więc... Ten temat rozprawki, który cię zaskoczył, jakbyś mógł przytoczyć, jak on brzmiał, pamiętasz? Brzmiał, czy przyjaciel pomaga w trudnych chwilach chyba? Odwołałem się do mojego księcia i kamień na szaniec. Jak u ciebie? No mi też poszło nie najgorzej, ale zaskoczyła mnie dosyć mocno rozprawka. Nie było to najłatwiejsze, spodziewałem się innej lektury, ale myślę, że musi być dobrze. Czyli też rozprawka, standardowo. Czym argumentowałeś? W argumentacji powołałem się do małego księcia i kamieni na szaniec. No to te same pytania. Najpierw o to, czy ciebie ten egzamin zaskoczył, czy był łatwiutki?
Powiem szczerze, że myślałam, że będzie trudniejszy. Było w miarę w porządku. Jednego zadania, także nie powtórzyłam pisania streszczenia. Było zadanie z pisaniem streszczenia i to mnie trochę zaskoczyło, ale wydaje mi się, że dałam radę i ogólnie było dobrze. Myślałam się, że w twoim przypadku też rozprawka. Dlaczego i jak argumentowałaś? Szczerze, to nawet nie przeczytałam tematu opowiadania, ponieważ dobrze się czuję w pisaniu rozprawek i temat też mi przypasował, więc zdecydowałam się po prostu, że od razu biorę się za pisanie rozprawki. Powiedzcie jeszcze co dalej, oprócz tego, że jutro matematyka, a pojutrze język obcy? Jeżeli chodzi o szkołę, to chyba nowe liceum. Ja też, tak jak Amelko. Również do nowego liceum. Wiemy, że większość wybierała rozprawkę. Jak było u was? Ja też wybrałam rozprawkę. Ja wybrałam opowiadanie. Zaraz do ciebie wrócimy. Ja również wybrałam rozprawkę. I rozprawkę. Najpierw o tej rozprawce. Któraś z was niech mi opowie o tym, jak ten temat brzmiał i dlaczego go wybrałyście. No to temat był o tym, że przyjaciele pomagają nam jakby w trudnych sytuacjach. Ja się odwołałam do kamieni na szaniec i do mojego księcia. No i był w miarę łatwy temat, ale to zależy tak jakby jak komu podpasował. Na pewno dużo bardziej nam pomógł tekst, który był wcześniej o przyjaźni, więc... Czytanie ze zrozumieniem, tak? Tak. Aha, a co to był za tekst, pamiętacie? Tekst przyjaźni... Z jakiejś lektury, czy...? Nie, to był tekst taki publicystyczny tekst o przyjaźni, opowiadał autor o przyjaźni. Nie pamiętam tytułu, ale bardzo dużo jak powinna wyglądać przyjaźń, co to jest w ogóle ta przyjaźń i że w dzisiejszych czasach ludzie nie mogą bardzo znaleźć przyjaciół, ponieważ są sprzęty elektroniczne, telefony i ludzie nawiązują kontakty za pomocą telefonów, laptopów i że ta przyjaźń w tych czasach jest trudniejsza do zrealizowania. To do całej waszej czwórki pytanie, czy jakieś zadanie z tych zamkniętych szczególnie was zaskoczyło na plus lub na minus? Coś, czego się nie spodziewałyście? Chyba nie. Albo było wyjątkowo trudne? Trochę trzeba było uargumentować tamte stwierdzenie. Nie wiem, jak to było. Które stwierdzenie? Trzeba wybrać było scenę z filmu Andrzeja Wajdy Zemsta, tak? Były dwie sceny podane i trzeba było uargumentować, która scena jest dla nas bardziej komiczna i napisać, dlaczego jest dla nas komiczna. I trzeba też było rozróżnić, jaki to jest komizm, bo był komizm sytuacji, postaci, języka. Dobra, no to opowiadanie. Jedyna osoba, którą spotkaliśmy, która wybrała opowiadanie. Powiedz najpierw, jak brzmiał ten temat. To temat był o tym, że spotyka się bohatera lektury obowiązkowej i... Ale teraz to nie pamiętam za bardzo. I trzeba było... nie pamiętam dokładnie, jak brzmiał. Momencik, muszę sobie przypomnieć. Może być niedokładnie. I trzeba było dojść do refleksji, że jakby to spotkanie z nim dało ci dużo do myślenia. Czy jakoś tak. Dlaczego wybrałaś opowiadanie? I o czym pisałaś? Jeżeli pisałam o małym księciu, a opowiadanie wydawało mi się prościejsze. Łatwiejsze. No to jeszcze powiedzcie o swoich planach na dalszą edukację. Profil matematyczno-geograficzny, stary albo nowy ogólniak. Ja biolchem, nowy ogólniak. Biolchem i albo stary ogólniak, albo nowy. Też biolchem, prawdopodobnie stary. Dziękuję serdecznie.